Dziś w moim stylu Ewa Farna, fajna, naprawdę jest fajna. Zamierzam zapytać ją o to, o co nie miałam okazji pracując w telewizji. Czyli, jakie ma poglądy na życie, bo myślę, że to bardzo mądra babka, jak planuje wychować swojego syna i jak szybko zjeżdża na nartach. No, ale to tylko kropla w morzu pytań, którym zamierzam ją zaraz zalać. Gratuluję Ci bardzo tego wyzwania Hot 16 Challenge, bo napisałaś świetny tekst, powiedziałaś dużo bardzo ważnych rzeczy w tych 16 wersach. Ponad 2 miliony odtworzeń masz już na YouTubie. Niezły wynik, nie? Super. Jak na początkującą raperkę. Jak na początkującą raperkę. Ja w sensie, dla mnie to ograniczenie czasowe było niesamowite, żeby zdążyć z dzieckiem i my w ogóle ten teledysk nagraliśmy. To mój mąż nagrywał całe i nagrywał to jedną ręką, tutaj trzymał dziecko to w godzinę po południu i on jeszcze dał radę to pociąć, żeby jakoś to wyszło. I w ogóle pomysł, żeby zacząć od dźwięku pompy do odsysania pokarmu. Ja przypomniałam sobie, jak to brzmi. Nie mieszkam w Wawie, nie spotkasz mnie na mieście. Długo żadna nominacja. Czy pamiętasz mnie jeszcze? Też kurczę, za tym też jakby stoi mój mąż, bo od początku jak słyszał ten dźwięk, to mówił, Jezu, jaki to jest fajny groove, to musimy kiedyś wykorzystać. No a teraz była okazja, więc poszliśmy w to. Z którego wersu jesteś najbardziej dumna? Chyba tam o Trójce coś było. No i było też o TVP, że mogłaś dostać dużo pieniędzy za Sylwestra, ale odmówiłaś, bo to jednak tak. TVP. Proponowali 2000 za Sylwestra, to by było ekstra, lecz powiedziałam nie, bo to było TVP. Nie boję się, bo w Trójce i tak nigdy nie grano mnie. No na takich oczywiście politycznych sprawach tam się najbardziej potem skupiano, ale dla mnie najfajniejsze było chyba, że miłość do tego mojego dziecka jest to najlepsze, co umiem. Ty mówisz prawdę, ty nie masz w ogóle problemów z pokazywaniem siebie taka, jaka jesteś naprawdę. Kompletnie cię nie interesuje to, jakie są tak zwane trendy i nurty w show biznesie. Jesteś, śmiałaś się w jednym z wywiadów, że jesteś nawet takim zaprzeczeniem takiej show biznesowej laski, bo ty naprawdę podejmujesz integralne decyzje. Czy to jest tak, że jesteś już na tyle dojrzała i czujesz, że masz życie w swoich rękach i możesz sobie z nim zrobić, co chcesz? Czy to jest wychowanie z domu? Czy to jest ta siła i energia, którą dają ukochany albo dom i dziecko? Gdzie czerpiesz? Skąd czerpiesz to, co jest takie najprawdziwsze w tobie? Pewnie kombinacja tego wszystkiego. Jakieś tam dobre dzieciństwo, pełnowartościowa rodzina, która mocno dbała o to, żebym się czuła w domu bezpiecznie i kochana. I z takim uczuciem wyjść z domu jest bardzo ważne. I gdzieś tam formuje to, że nie zawsze musimy się dostosowywać tam, gdzie trendy idą. Nie zawsze muszę być właśnie lubiana, podziwiana. Czy każdy to lubi. Ja też lubię, jak akurat moja piosenka jest na fali, czy jakby komuś się spodobam. Natomiast nie za wszelką cenę. Ty zawsze zabierasz głos w sprawach istotnych. Jesteśmy przed drugą turą wyborów prezydenckich. Czy ciebie to dziwi, że młodzi ludzie oglądają się za takimi wzorcami politycznymi, które są kompletnie daleko od ideałów młodości, czyli ideałów wolności? Myślę, że to nie jest kwestia wieku i mnie to dziwi u każdego człowieka, bo może młoda generacja powinna sobie cenić wolność, ale właśnie ta starsza generacja przeżyła to, że wie, co to jest utrata wolności. To, co ja nie znam tego, tak ja się urodziłam żeby w swobodnym kraju. I ja myślę, ja wierzę w dobro ludzi, naprawdę wierzę w dobro ludzi i wiem, że każdy głosuje na to, co myśli, że jest dla niego dobre. I myślę, że jest warte skupić się na tym i oczywiście myślę, że politycy o tym bardzo dobrze wiedzą, skupić się na tym, skąd czerpiemy te informacje, bo po prostu my utwarzamy sobie poglądy na podstawie tego, skąd czerpiemy informacje. I ważne jest to dobre źródło, ważne jest to, żeby krytycznie myśleć i odróżnić to, jeżeli ktoś naprawdę jest populistą i mówi rzeczy, które albo nie są prawdą, albo są mocno przykręconą prawdą. Jestem osobą wierzącą, ale nic z tego nie przeszkadza mi w tym, żeby wspierać miłość, wspierać równość kobiet, żeby to są takie dla mnie totalnie podstawowe rzeczy i żeby nie odsądzać kogoś, kto kocha kogoś innego dlatego, że to nie z wyboru, dlatego, że tak się urodził, dlatego, że ideologia jest sprawą tego, że coś nam się podoba i my w tę stronę pójdziemy, bo tak postanowiliśmy, a są rzeczy, które po prostu nie wybieramy
I według mnie nie powinniśmy dyskryminować kogoś na podstawie tego, co on sam sobie nie wybrał. I to jest kolor skóry, to jest płeć, to jest to, kogo lubimy. I jakby nie pozwoliłabym sobie, nie wiem, skąd by we mnie mogło być coś takiego. I to właśnie wywodzi się u mnie z wiary, że ja nie gram, nie bawię się w Boga i że ja teraz będę sądzić, kto jest dobry i kto jest zły. A ty wierzysz w przeznaczenie czy w przypadek? Przeznaczenie. Wierzę, że jest jakiś taki... Że wszystko dzieje się po coś. Ciekawe, czy to było właśnie przeznaczenie, że poznałaś Martina podczas castingu na gitarzystę. I to wszystko, co się wydarzyło potem. Jesteście bardzo młodymi ludźmi, macie już rodzinę. To też nie jest standardowe, jak na polski show biznes, działanie. No właśnie, czujesz ograniczenia teraz mając... Czas jest oczywiście wyjątkowy, no bo jest w tej chwili tak, jak jest też dla was zawodowców, jeśli chodzi o pracę, ale w ogóle czy czujesz większe ograniczenie teraz będąc młodą mamą i mając już na głowie wychowanie i odpowiedzialność za drugiego człowieka? Czuję ograniczenie czasowe oczywiście, no bo jednak to jest zupełnie inne, kiedy poświęcam się dziedziowi, to dla siebie tam, nie wiem, 2 godziny dziennie czasu na tworzenie jakichś piosenek i tak dalej, żeby coś wygospodarować. Ale nie chcę nigdy mówić o tym, że dziecko jest ograniczeniem. Chciałabym o tym osobiście ja mówić głośno dla młodych dziewczyn, że dla mnie to jest piękne. Dla mnie to nie było traumatycznym przeżyciem, nie miałam baby bluesa, nie miałam może złych doświadczeń, ale dla mnie to jest po prostu zupełnie przecudowny okres życia, ale też trzeba podkreślić to, że ja mam cudownego męża, który jesteśmy w tym na 100%, naprawdę nasza dwójka jest na 100% i ja mam czas się realizować jako piosenkarka i to jest dla mnie ważne, że to nie jest tylko to, że to jest pogodzenie tych dwóch. I wtedy ja tutaj mamy wywiad, ja się ekscytuję, że mogę porozmawiać po prostu z Magdą Mołek i za chwilę wrócę i zwrócę zupełnie z inną energią tego dziecka i nie jestem sfrustrowana i taka: Boże, cały czas tutaj siedzę. Nie, wręcz przeciwnie, po prostu mam chęć i znowu mogę z nim być przez cały tydzień i jestem taka po prostu nabita, naładowana energią. A śpiewasz mu kołysanki, które wymyślasz sama, czy masz jakiś zestaw po mamie? Tak, mam zestaw po mamie. Co jest fajne, że przez tego dzieciaka naprawdę odżywa się po raz drugi takie trochę swoje życie. I przechodzę przez wszystkie te etapy, jakby na razie ma rok, ale wierzę w to, że to będzie tak wyglądało, że mi się zacznie przypominać sporo momentów z mojego życia. Ja nie pamiętałam żadną kołysankę, jakbyś mnie zapytała kiedyś, nie mając dziecka, a teraz jak ono się pojawiło, to po prostu gdzieś tam się z tej podświadomości ona się pojawiła, żeby była taka kołysanka. I tak, i śpiewam ją. Mam jedną piosenkę, mam jednego hita, jednego singla, który cały czas po prostu nie ma różnorodnego repertuaru. Cały czas po prostu, jak on już słyszy te pierwsze tony, to już zasypia, więc hiciory po prostu wygrywają, no hiciory. Chodzi wcześniej spać, czy daje żyć, czy nie? No, teraz nie. Teraz daje czadu. Ale teraz późno, ale znowu już fajnie śpi w nocy, więc jakby nie można mieć wszystkiego. No, przy tym chodził już spać wcześniej, ale znowu jakby karmienie w nocy i tak dalej, jakby jest to aktywne budzenie się. Natomiast teraz chodzi spać późno, ale już się wysypiamy jakościowie, że tak powiem. Pamiętam taki moment w swoim pierwszym macierzyństwie, różnica między moimi chłopcami to 7 lat, jak strasznie dużo pracowałam, jak urodził się ten pierwszy, dlatego przy drugim odpuściłam. Wieszałam te ubranka dziecięce, robiłam tam kolejne pranie, wieszałam, czas mijał, miesiące leciały, ja tam wieszam te, patrzę, wie, czyje to są gacie? Jakieś takie, nie za małe, ani nie moje, ani to są już gacie mojego syna. Myślę sobie, niemożliwe, że nagle, jeszcze przed chwilą wieszałam te mini śpioszki na 3-miesięczne, 6-miesięczne dziecko, nagle ono ma 2 lata, ono ma już spodemki, czyli gacie. I pamiętam, tak, że postanowiłam wtedy, że jeśli kiedykolwiek dane mi będzie jeszcze raz się z tym zmierzyć, z tym macierzyństwem, to będę bardzo uważna na rozmiary tych śpiochów, że będę właśnie przeżywała ten etap tu i teraz, a nie myślała o tym, co będzie później, bo to później przyszło i mnie po prostu zaskoczyło. Więc fajnie, że masz takie podejście, bo to ci pozwala też się osadzić w rzeczywistości. Ja też jestem osobą, która myśli na to, co będzie w przyszłości na pewno.
Natomiast uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że wpływ na to, co będzie, mam tylko przez to, co robię teraz. Jestem z rodziny, w której zawsze poczucie własnej wartości liczyło się najbardziej, powiedziała Ewa Farna przed laty. Jak będziesz budowała poczucie własnej wartości u syna? Ja będę, tak jak to było u mnie w domu, na pewno będę się starała dla niego tworzyć bezpieczny dom, gdzie będzie chciał i chętnie wracał. I pełny miłości. Przede wszystkim, kurczę, tej miłości i zrozumienia. Bo ten świat jest, tak mi się wydaje, czasami pełny właśnie takich nietolerancji czasami, niezrozumienia, osądzania, stereotypowego podejścia, jaki kto jest. I ja już jakby, już czekam na pierwszych ludzi, którzy powiedzą, kiedy nagrasz płytę jak mama? Wiesz, i jakby... Niech on sobie wybierze drogę, jaką chce. Niech nie poczuje żadne ciśnienie, co on ma robić, dlatego tylko, że ma robić sobie muzykę, bo może być zupełnie inaczej. A jeżeli będzie chciał robić muzykę, to na pewno nie będzie chciał czuć tej presji. Więc ja tylko chciałabym mu dać taki dom pełny zrozumienia i tego, że może o wszystkim ze mną pogadać. To bym chciała, żeby było. Bo u nas w domu tak było. I żeby nie potrzebował tworzenia sobie jakiejś grupki ludzi gdzie indziej, bo w domu mnie nie rozumieją. Żeby ci koledzy byli dopełnieniem, byli takimi kumplami na coś, co czyś nie wszystko z mamą w każdym wieku obgadywał. Natomiast zawsze, żeby wiedział, że może. Żeby nasz związek był pełen jakby dyskusji, rozmów. Myślę, że to jest droga do fajnych relacji. Czego chcesz dla siebie? Bo masz... W sierpniu skończysz dopiero, Boże, 27 lat. Właściwie wybierasz mądrze. Jesteś wspaniałą, taką osadzoną w sobie, samoświadomą kobietą. Czego więcej chcieć? Czego jeszcze chcesz, Ewo? Farna, fajna? Dla mnie tylko zdrowia. Bo jak jest zdrowie, to się wszystko wokół da jakoś ułożyć i sami możemy na to zapracować, żeby było fajnie. A poza tym to mam właśnie takie bardziej życzenia nie dla siebie, no. Mam teraz taką fazę, że lubię, największą radość sprzyja mi, kiedy widzę, że uda mi się kogoś innego uszczęśliwić po prostu, albo mu pomóc, albo, no. I to myślę, że to jest taki sens całego tego społeczeństwa, że tak powinno być i to mnie to mega uszczęśliwia, więc może bym życzyła, chciałabym, to jest takie utopia trochę, ale chciałabym wszystkim życzyć to, żeby byli bogaci, tak mocno, mocno, mocno bogaci, żeby zrozumieli, że w tym nie tkwi szczęście. Ja rozumiem, że pieniądze są ważne i to też nam dodaje wolność i to jakby totalnie się z tym zgadzam. Natomiast takie zazdroszczenie sobie pieniędzy życzyłabym wszystkim, żeby ludzie poznali to, że w tym naprawdę to szczęście nie tkwi. No. I tutaj i w takich małych właśnie fajnych rzeczach. Kiedy ostatnio jeździłaś na nartach? Zimą. Tą zimą zeszłą? Tak, w styczniu. A co to był, zjazd czy slalom? Coś pomiędzy. Tak sobie już rekreacyjnie tylko. No bo przecież jesteś dziewczyną, która kiedyś była w normalnym klubie narciarskim, nie? Trenowałaś te dwie dyscypliny. Tak. Byłaś Albertem Tombą, no nie w spódnicy, tak. No prawie w spódnicy. Prawie w spódnicy. Ale czad, naprawdę? No, stąd te moje nogi. Ogromne. Tak, nie, ale ja mam naprawdę, mam mocne nogi i to z czasów jeżdżę na nartach, tak. I fajnie było, że mi ten sport dodał dyscypliny. Później w świecie muzyki mocno to utraciłam, więc było to fajne, ale nigdy nie byłam w tym dobra, nigdy nie byłam w tym na tyle dobra, żeby móc się temu poświęcać. No. Ale ja się zawsze bałam prędkości na tych nartach i jak widziałam, że te dzieci, po prostu to były dzieci, te ja miałam wtedy 11-12 lat, to że one naprawdę zasuwały, po prostu muszę wygrać. I jadę do celu. I ja miałam zawsze tak, o, to już jest za szybko, to już jest niebezpieczne. Ja miałam zawsze tak, dojechać zdrowa do celu. Ja mam na stoku to samo. Wszyscy już dawno piją kawę w schronisku, a ja jeszcze jadę. No. Słuchaj, widziałam na twoim Instagramie zapowiedź koncertów w Czechach. Natomiast, jeśli chodzi o koncerty w Polsce, to widziałam tylko, że przyłączyłaś do akcji, którą zorganizował Świat Muzyczny, która nazywa się Otwieramy Koncerty i trzymam za was mocno kciuki, bo żyjemy w takiej politycznej rzeczywistości, niestety. I na przykład, pomimo tego, że otwarto stadiony i uwaga, można organizować mecze na kilkudziesięciotysięcznych
miejscach, trybunach, to koncerty nadal są ograniczone do 150 osób. W Czechach wygląda to lepiej, no bo masz już ustaloną trasę koncertową, prawda, na jesień. Tak, jest tak, że przez pół roku jakby nie mogliśmy mieć pracy, no ale teraz są imprezy do 500 osób i myślę, że za parę dni już od 1000 osób, więc to już można zorganizować, nie wiem, no mniejszą imprezę plenerową, klubowe koncerty, bardzo dużo zespołów oczywiście nie gra tam Dni Miast dla 10 tysięcy osób, ale po prostu mniejsze klubowe koncerty na bilety i to też nasza trasa tak będzie wyglądała, to jest do 1000 osób w teatrach, to są akurat zamknięte pomieszczenia i jakby ja rozumiem w tym wszystkim, że zdrowie jest najważniejsze i jakby totalnie to wspieram, natomiast nie rozumiem właśnie tego, że sportowe można, a kulturalne nie można. Ale rozumiem, że dla ciebie jako artystki to, że jesteś w domu nie oznacza, że siedzisz tylko w pieluszkach i poduszeczkach, bo nie pasujesz mi do takiego obrazka. Co piszesz? Ile masz już płyt? Tak, no dokładnie tak. Właśnie skupiam się na twórczości, no jak to każdy muzyk. Tworzę piosenki i przede wszystkim też skupiam się na rzeczach, na które nigdy nie miałam czasu. Które czytanie książek, strasznie zawsze chciałam więcej się poświęcać temu. Mam też taki bagaż rzeczy, które nie zdążyłam skończyć i gdzieś tam wiszą mi i wiem, że to jest po prostu taki ten ciężar, który niosę, a teraz mogę tak powolutku po prostu pełnić te swoje też obowiązki, które gdzieś tam nie zdążyłam spełnić, więc to też jest dla mnie fajne. Czyli teraz już nie jesteś skazana na busa, tak jak brzmi tytuł dokumentu o tobie. Tylko jesteś teraz skazana na bluesa, ale widzę, że nie jest to baby blues, tylko jest to blues, który będzie takim bluesem muzycznym mocno i pewnie fajne produkcje z tego wyjdą. Do zobaczenia na koncertach i mam nadzieję, że to już będzie niedługo. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrowienia, pa.